skierowane jest przeciwko działaniom i decyzjom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o to pierwsze, czyli Gdakę, uniemożliwia ona nam nasze życie tutaj spokojne w mieście, choćby jesteśmy na ulicy Narutowicza, gdzie nie ma chodników przy szkole podstawowej, gdzie małe dzieci chodzą, na to nie wiedzą, jak poradzić sobie, skoro my wiemy, że chodniki byłyby tym elementem, który spowodowałby, że dzieci chodziłyby tutaj bezpiecznie. To jest teraz, w takiej sytuacji, kiedy jeszcze nie jest skierowany ruch z drogi krajowej numer 1. Ale nie musisz się uśmiechać, bo nie będziesz objęta. Jest taka wystraszona. Tak co 5-8 metrów, żeby na jakimś tam było cichu, prawda? Ja powiem, kiedy przejdziemy na drugą stronę, zrobimy to samo. To też jest tak, że gęsto tylko pojedyncze, jeden za drugim. A tu minus zamknięty. Kuba, tam dalej,